Z racji tego, że w poprzednim odcinku omawialiśmy propsy, to w tym pokażę Wam wywołanie funkcji na onkliku. Nie zapominajcie o łapce i subskrypcji, a ja przechodzę do rzeczy. W Reactie mamy kilka eventów. Najpopularniejsze to pewnie onclick i onchange. Onclick, czyli wykonaj coś przy kliknięciu na dany element. Na sam początek wywołajmy sobie wcześniej stworzoną funkcję. Czyli przekazaliśmy naszą funkcję do komponentu book. Przechodzimy sobie do komponentu book, destrukturyzujemy sobie naszego propsa, czyli show. Następnie tutaj w ogóle zamienimy to sobie na diva. I tutaj stwórzmy sobie button, który będzie, nie wiem, miał coś pokaż. A następnie na onclicku możemy wywołać tą funkcję poprzez show. Kiedy teraz odświeżymy sobie naszą stronę, to nasza funkcja w konsoli powinna zwrócić pokaż. I jak widzicie, działa. Czyli generalnie to, co powinno być. Jeżeli nasza funkcja ma przyjąć jakiś parametr, to musimy to wywołać w callbacku. Czyli załóżmy, że ta nasza funkcja, zmieńmy ją sobie, na przykład niech tutaj przyjmuje parametr liczba. No i podziała, mamy wyświetlić tą liczbę, czyli liczba. Aby tutaj móc wprowadzić ten parametr, nie możemy tego zrobić tutaj w ten sposób i na przykład tutaj napisać 2. Dlaczego? Ponieważ jak widzicie, ta funkcja została od razu wywołana. Ona nie wywołuje się przy kliknięciu na button, tylko wywołuje się przy renderowaniu. Jak to zrobić? Robimy to w ten sposób, że tutaj wywołujemy sobie callback, a następnie show i tutaj wprowadzamy liczbę. Załóżmy, wpiszmy 4. Teraz po odświeżeniu, jak widzicie, nic tutaj się nie wywołało, natomiast my kiedy klikniemy pokaż, to pokazuje się liczba 4. W tym odcinku tyle, wielkie dzięki, że byliście. Pamiętajcie o łapce, subskrypcji i do usłyszenia w kolejnym odcinku.